Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Premierze. Dzień dobry. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada lub w niektórych przypadkach już podpisało umowy na duże, historyczne wręcz dostawy broni, m.in. z USA, Korei Południowej. Mamy też własne zaplecze przemysłu zbrojeniowego. Tu na wschód Polski, położony przy, mówiąc delikatnie, nieprzychylnych sąsiadach, trafi ten najnowocześniejszy sprzęt? Tak, oczywiście. Przesmyk Suwalski, w ogóle północno-wschodnia część naszego kraju, stanowi miejsce, w którym koncentruje się nasza uwaga, jeżeli chodzi o rozwój polskich sił zbrojnych, a więc rozwój liczebny sił zbrojnych, a także najnowocześniejszy sprzęt. Zdecydowanie przyspieszyliśmy zamówienia z uwagi na to, że stworzyliśmy fundament do prowadzenia tych zamówień w postaci ustawy o obronie ojczyzny przyjętej w marcu tego roku, ale przygotowywane już dużo wcześniej. No i przyspieszyliśmy, jeżeli chodzi o poszukiwanie partnerów na świecie, którzy dysponują bronią interoperacyjną, bronią amerykańską, sprawdzoną w boju, bronią, którą mogą nam dostarczyć w dużo krótszym terminie. Myślę tu o Korei Południowej i nie ulega żadnej wątpliwości, że również w województwie podlaskim jednostki Wojska Polskiego, nowo powstałe, bo będziemy tworzyć jednostki Wojska Polskiego w województwie podlaskim, będą wyposażone w ten nowoczesny sprzęt. Jeżeli możemy powiedzieć więcej, to jakie konkretnie wyposażenie może zasilić jednostki w Podlaskiem? Konkretnie zostawimy sobie tą informację wtedy, kiedy już ta broń będzie wyposażana w jednostki Wojska Polskiego, ale proszę mieć to na uwadze, że dla bezpieczeństwa Polski województwo podlaskie, województwo warmińsko-mazurskie są kluczowe. W związku z tym nasza koncentracja, wykorzystywanie też dowództw, szczególnie tu dowództwa natowskiego z Elbląga, dowództwa dywizji Północny Wschód, to też jest bardzo ważny proces, jeżeli chodzi o zgrywanie żołnierzy wojsk sojuszniczych, a więc przede wszystkim Wojska Polskiego i wojsk Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcy północno-wschodniej Polski, okolic Przesmyku Suwalskiego, pogranicza polsko-białoruskiego, z pewnością zadowoleni są z tej jasnej koncepcji obronnej kraju, z której wynika, że w razie zagrożenia armia ma bronić każdego kawałka ziemi. Czy mamy, czy będziemy mieli takie możliwości techniczne, aby bronić tego każdego kawałka ziemi, a może nawet idąc krok wcześniej, żeby to wyposażenie stanowiło element odstraszający? Doktryna Sojuszu Północnoatlantyckiego, na której się opieramy, stanowi o odstraszaniu. Właśnie zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było tak silne, żeby było wyposażone w nowoczesną broń, żeby było tak liczne, żeby było tak oćwiczone, żeby agresor, którym jest Rosja, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że Rosja próbuje odbudować imperium, a więc żeby odstraszyć agresora, żeby agresor nie zaatakował Polski, żeby nie zaatakował państw NATO, właśnie z tego powodu, że Wojsko Polskie będzie silne, że Wojsko Polskie będzie wyposażone w nowoczesną broń. Jak na dzień dzisiejszy te nasze możliwości wyglądają w pańskiej ocenie? Przede wszystkim bronimy każdego skrawka polskiej ziemi. Stąd też tworzymy nowe jednostki wojskowe. Stąd też powołaliśmy Wojska Obrony Terytorialnej, które współpracują, wspierają wojska operacyjne, również wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego, które są obecne w województwie mazurskim przede wszystkim, ale także operują na terenie województwa podlaskiego. Tu chodzi o wojska amerykańskie, wojska brytyjskie, wojska rumuńskie, w mniejszym teraz wymiarze są wojska chorwackie. No i wojska, które są także wykorzystywane do organizacji ćwiczeń w ramach szeroko pojętej współpracy dotyczącej NATO, a ta współpraca jest koordynowana przez dowództwo z Elbląga. To wszystko stanowi o bezpieczeństwie naszej ojczyzny. Od lipca na granicy polsko-białoruskiej stoi zapora, która ma ograniczyć falę nielegalnej migracji do naszego kraju. Czy to rozwiązanie faktycznie już się sprawdza i czy w związku z tym można było zmniejszyć liczbę stacjonujących przy granicy żołnierzy? Bo przejeżdżając przy przygranicznych terenach można zauważyć, że tych żołnierzy jest faktycznie mniej albo są oni mniej widoczni i oddelegowani do innych zajęć. Nauczeni jesteśmy doświadczeniem, a koordynują to wszystko, co dzieje się na granicy, co dotyczy wzmocnienia granicy, zarówno komendanci Straży Granicznej, jak i dowódcy Wojska Polskiego, a więc jesteśmy gotowi do tego, żeby w bardzo krótkim czasie wzmocnić obecność wojskową, jeżeli będzie taka potrzeba. Teraz rzeczywiście liczba jest mniejsza, ona jest przystosowana do warunków. Dopełnieniem tej zapory ma być wkrótce jeszcze cały system perymetrii tych elektronicznych zabezpieczeń. Po tym jak powstanie, jak pan przewiduje, w jakim kierunku będzie rozwijać się sytuacja na granicy polsko-białoruskiej? Będzie tam spokojniej, czy reżim Łukaszenki nie da za wygraną i wciąż będzie próbował wykorzystywać ten kanał przerzutowy i destabilizować sytuację w Polsce?
Wszystko zależy od tego, co wydarzy się w Moskwie, w sensie takim, czy Moskwa będzie nadal próbowała odbudować imperium, czy też z tych planów w jakiś tam sposób zrezygnuje. Nie będzie to na pewno w krótkim przedziale czasu. Musimy się liczyć z tym i liczymy się z tym, że ten brak spokoju na granicy będzie przez kolejne lata trwał ze względu na jasną politykę władców Kremla. Ważne jest to, żeby budować zdolności oporu ze strony polskiej, stąd też zwiększamy liczebnie Wojsko Polskie. Korzystając z okazji, chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego, którzy jeszcze nie zdecydowali na temat swojej przyszłości, młodych ludzi, żeby wstępowali do Wojska Polskiego, bo noszenie munduru żołnierza Wojska Polskiego to oczywiście wielki honor i zaszczyt, ale silne Wojsko Polskie stanowi gwarancję bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Już na koniec, 24 sierpnia Ukraińcy obchodzą Dzień Niepodległości na pamiątkę odłączenia się tego kraju od Związku Radzieckiego. Ukraińcy świętują pół roku po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Czego nauczyły nas dotychczasowe wydarzenia za naszą wschodnią granicą? Po pierwsze, wyciągamy wnioski takie bardzo praktyczne z punktu widzenia sztuki wojskowej. O ile wcześniej niektórzy twierdzili, że liczne wojsko jest niepotrzebne, że małe wojsko to wystarczy, my mówiliśmy przeciwnie, że Wojsko Polskie musi być silne i musi być liczne. Nie może być silne wojsko, które jest nieliczne. Więc w związku z tym rozwijamy i rozwijaliśmy wcześniej jednostki Wojska Polskiego, bo na przykład już w 2018 roku powołaliśmy do życia nową dywizję zmechanizowaną, 18. Żelazną Dywizję Zmechanizowaną, w miejscu dywizji zlikwidowanej przez rząd koalicji PO-PSL w 2011 roku, pierwszej warszawskiej dywizji zmechanizowanej. A więc wyciągamy z tego taki pierwszy wniosek. Drugi, rola artylerii i wojsk pancernych. Dlatego też stawiamy na rozwój artylerii, dlatego też stawiamy na rozwój wojsk pancernych, bezzałogowce. Przypomnę, olbrzymia rola bezzałogowców w rękach Ukraińców. Bajraktary na przykład fantastycznie się sprawdzają. Przypomnę, że w 2021 roku zamówiliśmy na wyposażenie Wojska Polskiego tureckie Bajraktary i one jeszcze w tym roku. Pierwsza ich partia trafi do Wojska Polskiego. A więc mówiąc o tym, podkreślam, że rząd stawiał słuszne, dobre diagnozy. Zostaliśmy wyposażeni w pewien testament, który świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński złożył, kiedy w 2008 roku mówił w Gruzji, w Tbilisi, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem Polska zostanie zaatakowana przez Rosję, która odbudowywała i wciąż odbudowuje, stara się przynajmniej odbudowywać swoje imperium. To czego życzyć Ukrainie, Ukraińcom z okazji zbliżającego się Dnia Niepodległości tego kraju? Przede wszystkim należy skierować do Ukraińców słowa podziękowania za ich heroiczną walkę, dlatego że walczą oczywiście o swoją niepodległość, ale walcząc o swoją niepodległość, walczą również o niepodległość Polski. A więc życzenia najistotniejsze, najważniejsze są takie, żeby nie ulegli, żeby obronili swoją wolność przed próbą odbudowy Imperium Rosyjskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.